Żeby się rozbudzić, wstał, narzucił na siebie koszulę i wyszedł z pokoju. Nie było jeszcze południa, a słońce już ostro dawało się we znaki. Przeszedł kilkanaście kroków i zakręciło mu się w głowie. Postanowił schować się w cieniu drzewa rosnącego obok urządzonego tu domu pracy twórczej. Zastanawiał się, czy w okolicy uda mu się kupić cokolwiek do picia i właśnie wtedy do jego uszu dotarła melodia. Rozpoznał ją od razu. Był to jeden z koncertów Rachmaninowa. Dźwięk dochodził z położonego kilkadziesiąt metrów dalej budynku. Podszedł bliżej. Zajrzał przez okno i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przy fortepianie siedziała ciemnowłosa dziewczyna, w której rozpoznał laureatkę drugiej nagrody koncertu Chopinowskiego sprzed kilku lat. Do tej pory czytał o niej w gazetach, oglądał jej zdjęcia, a teraz patrzył na nią, gdy ćwiczyła zaledwie kilka metrów od niego. Tego dnia spóźnił się na koncert w restauracji. Nie pojawił się też wieczorem na plaży. Każdą wolną chwilę wykorzystywał na to, żeby ją poderwać. Był w niebo wzięty, kiedy w końcu odwzajemniła jego fascynację. Była od niego o rok starsza i miała na imię Basia. Pochodziła z rodziny muzyków. Imponowała mu techniką gry i urodą, a przy okazji nie musiał przy niej udawać przesadnie rozmownego, bo wspólne granie zastępowało im słowa. Kiedy kilka dni przed wyjazdem spacerowali razem plażą, obejmując się i fotografując, obiecali sobie, że bez względu na wszystko będą już zawsze utrzymywać kontakt. Czas pokazał, że oboje nie dotrzymali danego sobie słowa.